Paru moich widzów poprosiło mnie, bym nagrał film o Rebelii Chaosu. No i się doprosili. Ale czym jest owa organizacja i czemu jest taka popularna? Dowiecie się tego w tym odcinku. A jeżeli zobaczę, że odcinek się wam podoba, to kto wie, może w przyszłości nawet powstanie z tego jakaś miniseria. W końcu wątek Rebelii Chaosu jest tak rozbudowany, że jest ona nazywana pełnoprawnym spin-offem SCP, a nawet ma własną, oddzielną stronę internetową, tak jak Fundacja. Niestety nie jest ona jeszcze dostępna w języku polskim, ale o tym pomówię później. A teraz przechodzimy do odcinka. Rebelia Chaosu dla wielu osób, szczególnie w naszym kraju, jest bardzo tajemnicza. Niektórzy myślą, że jest częścią Fundacji, inni, że z nią rywalizuje, a nawet walczy i często jest przedstawiana jako ta zła. Pozwólcie jednak, że ocenę tego, czy jest ona dobra, czy też nie, pozostawię wam. Ale zacznijmy od samego początku. W roku 1924 Rada O5 założyła ściśle tajną jednostkę sił specjalnych o kryptonimie Rebelia. Jej dowództwo składało się z członków mobilnej formacji operacyjnej Alpha 1, czerwonej prawej ręki, która słynęła z niezwykłej lojalności wobec Fundacji oraz całkowitej dyskrecji. W wersji oficjalnej byli oni zdrajcami, którzy wraz z częścią personelu opuścili Fundację i wykradli część obiektów anormalnych. Udawali oni dezerterów oraz wrogów Fundacji, organizując na nią nawet pozorne ataki. Potajemnie jednak wykonywali oni rozkazy Rady O5, która jako jedyna znała prawdę. Dzięki temu mogli oni wykonywać operacje, że tak powiem, wątpliwe etycznie, mające przykre skutki na arenie politycznej, nie psując przy tym wizerunku Fundacji. Jednakże po 24 latach kłamstwo stało się prawdą. W 1948 roku, w ramach pozornie rutynowej kontroli, Rebelia usunęła niektóre obiekty SCP z przechowalni Fundacji i przetransportowała dziesiątki dezerterujących naukowców Fundacji w bezpieczne miejsca. Tego samego dnia doszło do kilku nieplanowanych ataków na placówki Fundacji. Dzięki wybitnej kadrze naukowej i militarnej, Rebelia dokonała poważnych szkód wśród pracowników Fundacji. Tego dnia Fundacja straciła wielu najlepszych pracowników i zyskała nowego, potężnego wroga, który przyjął nazwę Rebelia Chaosu. Rada O5 była oszołomiona. Pracownicy Czerwonej Prawej Ręki byli uznawani za szczególnie lojalnych. Wszelkie próby odnalezienia lub unieszkodliwienia zdrajców okazały się bezskuteczne. Utrzymuje się, że Rebelia zdradziła Fundację już w 1924 roku, a w owym nieszczęsnym dniu dokonała jedynie jednego z wielu jak do tej pory ataków. Obecnie Rebelia Chaosu przypomina Fundację. Również zajmują się zbieraniem anomalii, jednakże gdy Fundacja stara się je zabezpieczyć i izolować od reszty ludzkości, Rebelia pragnie je wykorzystać. Z nielogicznego stworzyć coś logicznego. Według niej ludzkość powinna dalej ewoluować i łączyć się z anomaliami. Świat, jaki znamy, jest jedynie iluzją stworzoną przez Fundację. Rzeczywistość to tak naprawdę chaos. Oficjalnie pragną oni przerwać zasłonę kłamstw o logicznym świecie rozsiewanym przez Fundację, a anomalie są środkiem do stworzenia utopijnej przyszłości bez wojen, gdzie ludzkość jest wszechmogąca, a nie jest jedynie pyłkiem zawieszonym pośrodku ogromnego i bezlitosnego świata. Z tej przyczyny badania Rebelii skupiają się głównie na możliwościach wykorzystania anomalii, a nie ich zabezpieczenia. Często jej działania są nieetyczne, jednak jak twierdzą, robią to dla dobra ludzkości. Rebelia jest podzielona na dwie dywizje, militarną i badawczą. Komórki obu tych dywizji działają niezależnie i nie są świadome działań innych. Pracownicy jedynie otrzymują rozkazy i mają je bezwarunkowo wykonywać, nie będąc przy tym świadomym, czym zajmują się inne oddziały, a mimo to wszystkie poszczególne akcje wykonywane przez nich tworzą wspólną, większą całość będącą częścią planu dowództwa Delta. Owo dowództwo jest niezwykle tajemnicze i zajmuje się wydawaniem rozkazów, przez co przypomina Radę O5. Jednakże w przeciwieństwie do niej kontroluje praktycznie każdy aspekt działania organizacji. Nadzorowaniem wykonywania rozkazów dowództwa Delta zajmują się naukowcy klasy Gamma oraz dowódcy militarni. Przeciętnymi pracownikami są z kolei członkowie personelu klasy Beta. To oni najczęściej wykonują główne prace w Rebelii. Najniżej postawiony jest personel klasy Alpha, który składa się z pracowników wykazujących się znikomą wiedzą na temat anomalii lub jej całkowitym brakiem, ale nie chcących żyć w świecie pozbawionym czynnika anomalnego. Są to zwykli robotnicy, jest ich wielu i są mało istotni. Wiele eksperymentów w Rebelii jest przeprowadzanych na ludziach, a obiektów testowych dostarczają rządy.
Podobno nawet opłacę rebelii, by pozbywała się ich biednych i bezużytecznych obywateli. Te wszystkie informacje możemy znaleźć na stronie fundacji. Jak mówiłem na samym początku, istnieje również strona rebelii. Jednakże informacje na niej zawarte różnią się od tych, które wam przed chwilą powiedziałem. Nie dotyczy to jedynie ich ideologii i metod działania, ale również struktury i podstaw funkcjonowania. Ale to już jest materiał na kolejne odcinki. Jak mówiłem, może nawet zrobię z tego miniserię obok fundacji SCP, pod warunkiem, że będzie się ona cieszyła zainteresowaniem z waszej strony. A na razie będę się z wami żegnał i do usłyszenia. Cześć!